jest to Park Świętego Franciszka, dlatego że ten teren tutaj, na którym jesteśmy, to jest teren parafialny i w pewnym momencie chcieliśmy ten teren otworzyć dla wszystkich parafian. I w związku z tym powstała taka idea właśnie Parku Świętego Franciszka w oparciu o projekt Caritas. Tu się wieś nie zbierała, ale zaczyna się powoli zbierać, dlatego że w związku z tym, że powstał ten park, też młodzi przychodzą rodziny, przychodzą osoby starsze i powolutku otwiera się dla społeczności tutaj lokalnej, dla Tymienia. To jest konkretnie skierowane dla mieszkańców Tymienia, żeby oni z tego parku korzystali i też tu się cieszyli, słuchali śpiewu ptaków. No właśnie chodzi o to, żeby mieszkańcy czuli się związani z tym miejscem, żeby tutaj czuli się dobrze, bo kiedy zachęcałem, żeby korzystali z tego parku, to mówiłem, że to jest ich park. Żeby każdy sobie powiedział, to jest mój park i żeby ktoś sobie przyszedł i czuł się jak u siebie. Dlatego, że parafia to też jest ich wspólnota. Nie? Kościół to jest ich Kościół, Jezus to jest ich Jezus. I takie przejście, powiedzmy, od pojęcia odpowiedzialności za park do też odpowiedzialności za Kościół. Nie? Takie, udało nam się to trochę tak zrobić, dlatego że widzimy tutaj coraz więcej osób, które tutaj są i troszczą się o to miejsce, czego do tej pory nie było. To jest takie piękne dzieło, bo to dla mieszkańców Tymienia zrobili mieszkańcy parafii, ale generalnie spoza Tymienia. Nie? Ten projekt realizowały osoby ze Śmiechowa, z Borkowic i to był taki bezinteresowny dar dla mieszkańców, którzy przyjęli ten park na siebie i teraz o ten park dbają. Tu na czele z panem sołtysem, który tutaj ogrodził, były dziury w ogrodzeniu, więc tutaj ogrodził to i teraz tutaj koszą trawę, dbają, sadzą kwiatki, przychodzą. Nie ma śmieci, to nas bardzo cieszy też, nie? Bo do tej pory było tak, dopóki to miejsce nie zostało zagospodarowane, że to było trochę takie wysypisko śmieci. Natomiast odkąd park powstał, śmieci zniknęły. To też jest niezwykłe. Natomiast chcemy właśnie w ramach takiego otwierania dla mieszkańców tego miejsca, zaproponowaliśmy, już się szkoła zgodziła tutaj na takie lekcje przyrody. Jest taka trochę ścieżka edukacyjna. Planujemy robić takie festyny dla dzieci, spotkania, tego typu działalność. Intencją tego parku było właśnie zaproszenie tutaj zwierząt, ptaków, wiewiórek, jeży. No i na tym się skupiliśmy. Owadów, są hotele dla owadów przy Łące Kwietnej tam z tyłu za mną. Więc to było naszą taką inicjatywą. Jak zaczynaliśmy tutaj pracę, to same dzieci z Tymienia przyszły i sprzątały. Właśnie tu mamy grupę chłopców, gdzie nikt im o tym nie mówił, a sami poczuli się do obowiązku, że na przykład trzeba posprzątać takie rzeczy. Na początku tak, mamy tutaj 4 tablice edukacyjne i na każdej tablicy opisane jest, tak jak powiedziałam na wstępie, że chcieliśmy zaprosić tutaj jeże, wiewiórki i ptaki, różne gatunki ptaków i owadów, więc te tablice odnoszą się do tego. Jedna jest na przykład owady i pożyteczne owady. Jest na tej tablicy opisane, jakie owady przyczyniają się do zapylania kwiatów. Są też opisane budki lęgowe, które zakładaliśmy na drzewach, żeby te ptaki mogły sobie tutaj zamieszkać. Która budka do jakiego ptaka należy, w której ptak na przykład zamieszka, jaki gatunek ptaka. Jest zegar ptasiego śpiewu. Jeżeli ktoś nawet zna się na dźwiękach ptaków, to wie, że o tej godzinie śpiewa taki ptak, więc to jest na przykład 5 godzina. Do tego tematu? Zaczęło się chyba od tego, że dzieci się po prostu pytały, jakie to jest ptaki, żeby nie wprowadzać w błąd. No, trzeba było się nauczyć odróżniać. Karmik. Tak od małego każdy wie, jak wygląda sikorka, powiedzmy jaskółka, czy tam wróbel. No, a reszta to takie są wszystkie jednakowe, ale jak się ma lornetkę, karmik pod oknem, wtedy zaczyna się je odróżniać. Najprostsza książeczka za 20 zł i każdy jest w stanie odróżnić kilkadziesiąt gatunków ptaszków. Potem trzeba było powiesić jakieś budki na ogródku. No, powiesiliśmy u siebie i tutaj wspólnie pomogliśmy wybrać budki takie najbardziej korzystne dla ptaków, bo są różne ptaki. Jedne ptaszki jedzą robaczki, a drugie ptaszki jedzą ptaszki. No ale to jest taka ich natura, z tego żyją. Nie? No i zawiesiliśmy te budki. W prawej budce był już udany lęk sikorki modrej. To już widzieliśmy, bo przylatywała mama i karmiła. Widać, że parę budek jest też zamieszkałych. I przydałoby się na pewno więcej jako rekompensata za to, że po prostu nie mają gdzie się lęgnąć, nie? Niestety. Nie ma starych drzew, wszystkie są wycinane. A to jest miejsce, gdzie te ptaki potrzebują po prostu żyć. A dlaczego człowiekowi jest
dobrze żyć wtedy, kiedy zwierzęta są blisko, ptaki są blisko. To jest miło, przyjemnie posłuchać. Jedną z takich ważniejszych rzeczy, taką teraz taką ogólnie nagłośnioną, to jest to, że ludziom się oczy otworzyły, że jednak ptaki jedzą robaki. Jedzą muchy, takie tutaj są budki dla jeżyków powieszone. Jeżyki jedzą do 4000 komarów i robali w ogóle w ciągu doby. Zostawia małego tylko na 2 tygodnie czy na 3 w takiej budce, 4 do miesiąca. Zależy jaki ma ten, od ilości pokarmu w okolicy, nie? Czyli ma dużo. Zostawia mu taką kulkę z robakami. Gdzieś jak 2-5 zł, taką widziałam właśnie zdjęcie takiej kuleczki. I ten mały na przykład sobie zajada. Ale takie te drobne ptaszki jednak wyjadają naprawdę i robaki i różne takie rzeczy, które nawet nam do głowy nie przychodzą, że wyjadają. Są ptaki, nie ma robaków.